Zuzanna Ciosma. 888 dni bycia pomnikiem. Na środku podest, jakby pomnika, niski, ale rozległy. Na nim siedzi mężczyzna w znoszonym garniturze, rozczochrany i nieogolony. Patrzy tępo w pustkę, nieruchomy. Jedną nogę ma przykutą do podestu. Nie ma żadnych innych rekwizytów ani dekoracji. Przez scenę przechodzą różni ludzie, jakby to była ulica. Zdają się nie zauważać przykutego człowieka. Tak mijają 2 minuty. W końcu na scenie pojawia się typowa galerianka z siatkami pełnymi zakupów, umalowana. Wystarczy spojrzeć na uśmiech dziewczyny, żeby znać zawartość jej umysłu, czy raczej jego brak. Dziewczyna, przechodząc obok podestu, krzywi się nagle, zatrzymuje, unosi nogę do góry, ma złamany obraz, siada z westchnieniem obok człowieka na podeście. To już 3 w tym miesiącu! Raz całkiem go odkupiłam i nawet nie zauważyłam. Zgubiłem sens życia. Taka szkoda! To były dobre obcasy. Ale wiesz co? Dopiero co kupiłam sobie nowe. Jaka jestem przewidująca! Kiedyś myślałam, że mam dar jak do widzenia. Uważnie mówię. Niech pan się nie śmieje. Twarz Wiktora pozostaje nieruchoma, jak była. Przyśnił mi się jakiś nieznajomy chłopak i od razu wiedziałam, że tego dnia kogoś nowego spotkam. I nie uwierzysz. Idę sobie ulicą, a z naprzeciwka idzie ten chłopak. Znaczy, no, nie do końca ten, bo nie wyglądał jak on. Ale też był, no wiesz, nieznajomy. Uśmiechnęłam się do niego, a on się cały zaczerwienił. To było takie urocze! Urocze. Urocze. Pieski też są urocze i kotki, szczególnie jak są małe. Urocze są też balerinki, które właśnie kupiłam. Pokażę ci. Wyciąga z siatki parę ciuchów. Potem grzebie w drugiej. W końcu unosi w górę parę różowych butów. Czyż nie są urocze? Urocze. Urocze. Całe moje życie, jakby nie patrzeć, jest urocze. Czy to nie cudowne? Ludzie mówią, że jestem urocza, a więc całe moje życie musi być urocze. Urocze jak małe kotki. A twoje? Mruga oczami, jakby dopiero teraz wrócił do rzeczywistości. Co moje? No, życie głuptasku. Ja głównie siedzę i obserwuję. Bardzo lubię obserwować innych ludzi. Właściwie nie mam nic innego do roboty. Czasami zastanawiam się, dokąd się spieszą i kim są. Oni zwykle mnie nie zauważają. Galerianka. W czasie, gdy mówił, zmieniła buty na różowe balerinki. Jeden obcas wrzuciła do siatki. Ten złamany zostawiła na podłodze tuż obok podestu. Wstała. Poprawiła włosy. Ja pójdę już. Jestem umówiona do kosmetyczki. Kobieta oddala się. Wiktor wpatruje się pozostawiony przez nią obcas.
Ma znoszone dżinsy i dziurawe trampki. Zatrzymuje się jakiś metr od podestu. Ten but jest arcydziełem. To tylko but? Nie. To ja jestem tym butem. Noszonym kiedyś namiętnie, a potem porzuconym jak śmieć. Załamanym przez ciężar życia. Jak można nosić buty namiętnie? Chłopak machnął niedbale ręką i siadł na rogu podestu tak, że tylko niewielka część jego pośladków dotykała powierzchni. Można. Wiesz, jestem poetą. Poetą? Artystą. Będę sławny. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Nikt mnie już nigdy nie ponosi i wyrzuci. To ja będę tym przebierającym w butach, wyrzucającym te stare i złamane. Będę kolekcjonerem. Będę miał buty ze złota i srebra i ze stali. Salony pełne butów. Będę bogaty. I co wtedy? Co, co? Co zrobisz, jak już będziesz mieć te salony pełne butów? No, chyba będę je zakładać. Każdego dnia. I nie znudzi ci się? Wtedy znajdę nowy. Zresztą, o co ci właściwie chodzi? Jestem prostym poetą, nie mam planu dalekosiężnych. Żyję z dnia na dzień. I na pewno nie będzie mnie potępiał człowiek, który właściwie, co ty tu robisz? Odliczam. No właśnie. Nie będzie mnie potępiał ktoś, kto odlicza. Takie odliczanie nikomu do niczego nie jest potrzebne. Jeśli człowiek zajmuje się odliczaniem, to zupełnie nie rozumie ludzi górnolotnych, jak ja. Gdyż odliczanie zwyczajnie jest zbyt przyziemne. Odliczanie. Gdybym tak siedział i odliczał, w życiu bym do tego nie doszedł. Odliczanie. A tak właściwie, co ty odliczasz? Dni. Do czego? Wzrusza ramionami. Po prostu odliczam. A który masz już dzień? Teraz już czwarty. Zacząłem od 888. Nie pytaj mnie dlaczego, po prostu lubię tę liczbę. Niektórzy mówią, że 8 to okultystyczna cyfra, ale ja po prostu ją lubię. Niesamowite, swoją drogą, jak czas leci. Już niedługo dojdę do zera. I co wtedy? Wydarzy się coś wielkiego. Apokalipsa? Zaśmiał się. Może. Wszystko jest możliwe. W każdym razie to będzie najważniejszy dzień mojego życia. Dzień zero. To wtedy wszystko się okaże. Będę wiedział, po co się narodziłem. Odnajdę sens. Ale skąd wiedziałeś, że to się wydarzy akurat po 888 dniach? Chłopak wyciąga pióro z kieszeni, kiedy tamten mówi. Potem wyrzuca je tak, że znajduje się około 1,5 metra od podestu. Od odliczania nadał temu dniu sens. Jeśli czegoś się wyczekuje, staje się wyjątkowe. Jeśli się w coś wierzy, ta wiara daje temu istnienie. Ja wierzę w dzień zero. Młodzieniec wstaje, z niedowierzaniem kręci głową. I ty naśmiewałeś się z moich butów. Odchodzi z rękami w kieszenie. Widzisz, ja w zasadzie nie liczę,
ale odlicza. To ogromna różnica. A nie jest pan głodny? Pomyślę. Tak, chyba jestem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem. Dziewczynka wyjmuje z koszyczka bułkę i podaje ją Wiktorowi. Po chwili wyciąga też butelkę wody. I zawsze pan tak czeka, aż ktoś przyjdzie i pana nakarmi? Zawsze się ktoś znajdzie. Ale chyba nie zostaje z panem na długo. Nie. Ludzie pojawiają się i odchodzą. To musi być smutne. Nie, wcale nie. Ponieważ zawsze przychodzą nowi. Rozmawiam z nimi, zapamiętuję. Właściwie jestem kolekcjonerem. Zbieram ludzi. Mam w głowie szuflady pełne wspomnień każdego z nich. Tęskni pan. Ja sam nie wiem. Bądź co bądź, nie znałem ich za dobrze. Mnie też pan zapamięta? Tak. Ale nie powiedziałam nawet panu, jak mam na imię. Imiona nie są ważne. Dziewczynka grzebie w koszyczku i wyciąga pluszowego misia. To Edzio. Kładzie misia obok mężczyzny. On jest zawsze. Z nim nie będzie panu smutno. Niech pan, patrząc na niego, pamięta o mnie. Chwila milczenia, potem jakby sobie przypomniała. Ale jeszcze wrócę. Na pewno. Odchodzi w podskokach. Może sobie coś nucić, ale nie musi. Chodzi kobieta z wieloma kartkami formatu A3, ma też ołówki, nakrycie głowy i okulary w oprawkach, które dawno wyszły z mody. Zatrzymuje się przy podejściu, kładzie na nim kartki, spogląda na Wiktora, wchodzi do różnych stron. Wyciąga ręce, jakby szukając kadry, w końcu wraca do kartek papieru, zerka to na nie, to na Wiktora, szkicując, może wysnuć język. Wiktor porusza się lekko, może na przykład odwrócić głowę w inną stronę, ołówka bez tego rozruchu. No co pan robi? Nie widzi pan, że właśnie usiłuję pana namalować? Boże, ludzie w dzisiejszych czasach nic nie wiedzą o pozowaniu. To przez te aparaty i kamery. Stoisz minutę, pstryk i już. Nikomu się nie chce naprawdę pozować. Ale ja wcale nie chcę, żeby mnie pani malowała. Chcesz czy nie chcesz, co to za różnica? Ludzie chcą, od co? Który to już dzień? Drugi. No to dziś pan, siedział pan, pan tu tak długo, że stał się nieodłącznym elementem tej ulicy. Częścią architektury miasta, można by powiedzieć. A teraz tylko dwa dni i pan się zmyje. Powinien się pan wstydzić swoją drogą. Ale przecież siedziałem tu 886 dni. Tym bardziej powinien pan jeszcze zostać. Ludzie zdążyli się przyzwyczaić do pana obecności. Ale niech się pan nie martw. Pański egoizm nikogo nie dotknie. Dzięki mnie. Otóż szkicowanie pana to dopiero początek. Mam zamiar wyrzeźbić pana z kamieni. Będzie pan tu uwieczniony na wieczność. Gołębie będą srać mi na głowę. Strały na głowę Piłsudskiego, Chopina, Sienkiewicza. To i na pana mogą sobie uróżnić. Ale ja nie zrobiłem nic takiego, żebym zapadł w pamięć ludzi. Jak to nie? Jest pan legendą. Boże, przecież siedzi pan tu od 888 dni. 886 właściwie. Panuje cisza, przerywana jedynie skrobaniem bułką papier. Po chwili malarz krzywi się, przerywa na półkarski, mie ją i wyrzuca. Nie. Nie tak to powinno wyglądać. Niech pan tu poczeka i się nie rusza. Ja zaraz wrócę. Wybiega, pozostawiając kartki. Myśli o jutrzejszym dniu? O sławionym dniu zero?
pani posłucha. To po prostu zwykły dzień. Chyba wtorek, o ile się nie mylę. Jakie snuje pan przypuszczenia odnośnie jutrzejszego dnia? Właściwie trudno uwierzyć, że to już. Niektórzy przypuszczają, że nadejdzie koniec świata. Jak czuje się pan z faktem, że setki ludzi na świecie podjęło środki ostrożności, by się go ustrzec? Jak można ustrzec się przed końcem świata? Wielu ludzi wybudowało schrony. Rakieta z 3 astronautami za kilka godzin wniesie się przez tworza. Gdzieś w Chinach pewien człowiek zbudował kopuły ognioodporne, wytrzymujące ciężar do 100 ton, zaopatrzone w zapas żywności i tlenu. Umieścił w nich swoją rodzinę. Chcę pani powiedzieć, że w tych bunkrach i kopułach koniec świata nie nadejdzie? Gdybym wiedział, że za kilka miesięcy nastąpi koniec świata, wykorzystałbym czas znacznie lepiej niż budując kopuły i bunkry. Czy uważa pan swoje przykucie za akt przebłagania za grzechy świata? Skąd? Niech pani posłucha. Ja tylko tutaj siedzę i odliczam. Obserwuję też ludzi, bo zwyczajnie to lubię. Nic nie wiem o żadnym końcu świata, a już na pewno o jakimś człowieku w Chinach. Dziennikarka kiwa głową, zapisuje coś na tesie, podnosi głowę i uśmiecha się filmowo. Dziękuję, że zechciał pan się zgodzić na wywiad ze mną. Wstaję, po chwili wahania wyciąga z kieszeni wizytówkę i zostawia ją na podeście. Wychodzi. Scena staje się pusta, nikt już nie przechodzi. Na środku znajduje się jedynie przykuty do podestu mężczyzna, a wokół niego pozostawione przez ludzi rzeczy. Siedzi w bezruchu przez około 2 minuty. Nie dzieje się nic. Dzień 0. 888 dni czekałem, żeby się przekonać, że dzień 0 jest dokładnie taki sam, jak każdy inny dzień.